Dobra, moi drodzy, wrzucę takie szybkie, szybki film. Bez chwili, tak została zrobiona ta przyczepa. Damian, dzięki za twoje aluminiowe, ale niestety one były za krótkie. To ma dziesiątki. No i tu fajnie gdzieś tak zachodzą, a tamte byłyby tak na styk, a jednak jak to będzie tonaż, to wolę mieć trochę zapasu na desce, żeby nie wypchało. I co, pasy już szykuję. Tu zepnę jednym na środku, to zostanie. I jeszcze jeden pójdzie. Cyk, cyk. Idzie do tego niebieska plandeka, bo szczelność jest ziemniakowa. Śruby, kalamitki uzupełnione, powietrze 1,8,2 atmosfery. Dajcie znać, ile powinno być. No i tutaj, co z tej strony, już pasy przygotowane, tam 30 pompuje. Tak to wyszło. Zaraz zobaczymy w środku, jaka jest pojemność. A jeszcze jedną rzecz pokażę. Tak to wygląda, jest trochę towaru wejdzie. Z metrów sześciennych to jest 1,9 na 3. No teoretycznie na 0,9 jednego metra, to nie wiem, tam jest szczelina, ale to tak już wyszło, żeby się tylna burta mi otwierała. Pomysł jest też z sypem. Damian mi załatwił, kumpel. Dzięki, Damian, ale brakuje czasu, ale prawdopodobnie gdzieś w tym miejscu bym musiał to gdzieś dać, ale jeszcze się zobaczy. A, co jeszcze tu ją wzmocniłem, bo chodziła mi na boki, bo z tyłu nigdzie nie jest wzmocniona. Tu, przespawane. Bo myślałem tutaj sypać, spawać coś, ale bym sobie ograniczył strasznie. A tu pójdzie pas, który przytrzyma to. No miejmy nadzieję. Gruby pójdzie pas. No i tak to wygląda. Jak ją opasuję, wszystko to ok, to muszę robić miejsce, bo jest burdello. Wóz muszę złożyć. No i tu jest jeszcze siedzenie ten, za którego miałem wsadzić i nie wsadziłem. Wóz mi się przyda, bo zawsze coś można przewieźć. A tu muszę tą posadzkę wyłożyć, czymś posprzątać. Dobra, Fernando, na razie tyle. Dobra, moi drodzy, prosiłbym o jakieś napisanie, czym to można uszczelnić. Może się jeszcze wyrobię, bo plandeka faktem odcina mi możliwość okienka. No robię to tak na szybko w tym momencie. Pasami pospinane jest, plandeka dana jest, ale faktem nie chcę pianki używać. Dajcie jakieś znać, co można użyć, żeby to było dobre i żeby się trzymało, bo i żeby trochę nie gniło, bo to zawsze zgnije. Blachą tego nie chcę mi się ubijać i w ogóle, bo to też byłoby rozwiązanie, no ale jest jak jest. Na razie tak, a potem zobaczymy. Jakbyśmy się nie widzieli, bo idę sprzątać i mogę nie dać rady. Do zobaczenia w następnym. Wiadomo, ta plandeka jakby psuje nastrój, ale jakby nie chcę, żeby przez te dziury wyleciało mi zboże. Te dziury są tego rzędu. To jest ta większa. No ale jakby to uzupełnić, podpowiedzcie. Trzymajcie się.